To jeszcze plac budowy, ale rowerzyści się tym nie przejmują. Na pierwszej w Katowicach Velostradzie ruch jest coraz większy. Budowa jeszcze trochę potrwa. Równocześnie trwają przygotowania do przedłużenia tej trasy do Mysłowic. Łukasz Kądziołka. Tak wyglądała kilka miesięcy temu, a tak wygląda dzisiaj. Budowa velostrady pomiędzy katowickimi dzielnicami w krótkim czasie nabrała tempa. Rowerzyści już korzystają ze świeżo położonego asfaltu w rejonie popularnej Doliny Trzech Stawów. Poruszają się tędy nie tylko jednoślady, choć to nadal plac budowy, o czym przypomina miasto. Wykonawca skupia się m.in. na montażu latarni, opraw. Prowadzone są też prace porządkowe, humusowanie, jak również roboty trwają przy miejscach obsługi rowerzystów, ponieważ te są elementem velostrady. W sieci już pojawiają się pierwsze nagrania z nowej trasy, bo wszystko wygląda jakby było na finiszu. Jednak termin zakończenia prac na około 4,5-kilometrowym odcinku pomiędzy Giszowcem a Brynowem dopiero za około 3 miesiące. Gdy tu trwa budowa, metropolia pracuje nad przedłużeniem tej velostrady do Mysłowic. Właśnie trwa tworzenie koncepcji rowerowego połączenia miast. Myślę, że kolejnych etapów, a więc zamówienia już konkretnie dokumentacji projektowej, a potem przetargu na budowę możemy spodziewać się dość szybko, również ze względu na to, że na finansowanie tego katowickiego fragmentu już mamy zapewnione. Przedłużenie velostrady z Katowic do Mysłowic dawałoby łącznie około 9 km porządnej infrastruktury dla rowerzystów. To byłaby też pierwsza metropolitalna trasa łącząca gminy, co było głównym celem Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.